Z tego filmu dowiesz się, co w procesie sprzedaży firmy dzieje się z jej pracownikami i klientami. Każda firma to przede wszystkim ludzie, którzy budują jej wartość. A jak wiadomo, nie istnieje firma bez klientów, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na jej usługi lub produkty. Dlatego przy sprzedaży firmy wiele osób zadaje sobie pytanie: A co z pracownikami? Co z moimi klientami? Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a wszystko zależy od tego, jaka jest struktura sprzedaży firmy. Przy strukturze typu share deal sprzedajemy udziały, natomiast przy strukturze typu asset deal sprzedajemy majątek firmy i sytuacja pracowników oraz klientów w każdym z tych przypadków będzie różna. Przy transakcjach typu share deal sprawa jest co do zasady prosta. Inwestor nabywa bowiem jednostki uczestnictwa w danej firmie i nie staje się bezpośrednio stroną umów z pracownikami lub kontrahentami, bo stroną takich umów nadal jest spółka. Co do zasady, nie będzie zatem konieczności podejmowania tutaj żadnych działań. Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana przy transakcjach typu asset deal, gdzie przedmiotem sprzedaży nie są udziały. A inwestor nabywa bezpośrednio przedsiębiorstwo lub poszczególne jego składniki majątku. W takim przypadku, jeżeli nabywanymi składnikami majątku są też prawa i obowiązki z umów z klientami, konieczne będzie ich aneksowanie, co posąga za sobą konieczność uzyskania zgody klienta na wstąpienie przez inwestora w prawa i obowiązki z tych umów. W przypadku pracowników wszystko zależy od tego, czy przejmowane składniki majątku mogą zostać uznane za zakład pracy. Jeżeli tak jest, to inwestor wstąpi z mocy prawa w stosunek pracy z pracownikami dotychczasowego pracodawcy i nie będzie konieczności aneksowania umów. Dotychczasowy i nowy pracodawca powinni poinformować pracowników o planowanym przejściu zakładu pracy i pozostawać będą solidarnie zobowiązani za zobowiązania wynikające z stosunku pracy powstałe przed przejęciem przedsiębiorstwa. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o procesie sprzedaży firmy, to zapraszam Cię do opisu tego filmu, gdzie znajdziesz przydatne linki do ciekawych materiałów, jak również do zapoznania się z innymi filmami na Playliście sprzedaż firmy.